Witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj porównamy sobie na jego kanale wykrywacz chiński pinpointer za 15 euro. Gdzie go kupiłeś? Na eBayu, Na nie? eBayu. eBayu. Normalnie weszłeś i popatrzyłeś. Pierwsze co? eBay? Nie, był za 17, ale złożyłem propozycję 14,99 i gościu przyklepał. Z wysyłką oczywiście. Za 14,90 z wysyłką. Za 14,99 z wysyłką. Ten kiedyś też był... Nie pamiętam ile on chyba stał. 100 coś. Chyba 100 euro stał. I też gościowi zaproponowaliśmy 80 chyba 9,99. I też przyklepał. No i mamy dwa pointery. Tu jest Garrett jakiś Pro Pointer Ad. Nie wiem czy oryginalny czy nie. Wydaje się być oryginalny w porównaniu do tych zestawów za 15 euro. A czemu? No bo wykonanie inne i nie ma, ten nie ma ustawiania funkcji, gdzie ten ma ustawianie funkcji. No i no temu się wydaje być chyba oryginalny. I w ogóle ten przycisk całkiem inaczej tak, chodzi. Tak, to prawda. W tym i bo to jest pierwsza różnica. To jest taka. Przycisk taki, który się wklika, a ten klika się i on zostaje. A ten się tylko klika i on się włącza, a ten klika, on zostaje w miejscu i trzeba odkliknąć, żeby się włączył. Pudełka, no tu jest jakby to pudełka. Ja go pójdę. Czekaj. No tu jest z przodu. Tutaj ma jakieś funkcje. Jakieś funkcje, opis. 360 skan. No w niebie podobne to wszystko. No tu jest, o. Tu jest fajnie pokazane. Aha, przepraszam, no to tu mamy większej po prostu skali, niby całe też 360. Tip, LED. Power switch. Waterproof speaker. Tutaj nie pisze, że jest waterproof. A tu nie ma napisane. A niby gdzieś, niby tu jest, tu o. Gdzieś, gdzie by, aha, no, ale to może tylko końcówka, nie? Ten jest co prawda cały wodoszczelny, bo sprawdzaliśmy też go. A ten pokazuje, że jest cały wodoszczelny. Tak jak tutaj mamy, o, w potoku ktoś już szuka, no nie wiem, monet i pierścionków. No nie, ten sprawdzaliśmy, ten jest na pewno 100% wodoodporny, ten ma w sumie tylko samą cewkę, nie? Ale gdzieś... Nie, nigdzie nie pisze, patrz, tutaj mamy features. One touch, ale nie ma, że jest wodoodporny. No nieważne, ale dobra, tak zobaczymy szybki, tak test. Teraz dzisiaj test na sucho. 15 euro, a 89 czy 90 euro dać. Powiem tak, nie ma co, jak ktoś zaczyna, bo po co, a czemu, bo szybko pokażę. W zestawie mamy jeszcze taki, to jeszcze ten. Są podobne, są bardzo są podobne do siebie. Mamy w zestawie ten uchwyt do paska, że można sobie wrzucić. Prawie, podobne, bo już widać różnicę, bo ten nie ma miarki, nie? Ten jest używany, ale też, nie? No to taki. No to chyba używał normalnie. Używał się, bo się używa. A, tu jest różnica. Przycisk niby też jest taki. Właśnie pokaż, o co chodzi z tym przyciskiem. To musimy... Słyszeliście? To był klik i puścił i on znowu odskoczył. W tym jest ale coś takiego. Wyłącz go. On wchodzi przycisk i stoi w miejscu. O, słyszeliście? Jeszcze raz. I całkiem inny dźwięk. Teraz sprawdzimy ile CM-ów. Teraz ten. Ten. Dźwięk jest inny. Tak. To taki przytłumiony jakby. Ale też ma wibrację. Ale ten chyba dłużej mi się wydaje, że z długiej odległości. No nie wiem, no to trzeba zmierzyć. Zaraz to zmierzymy. Ten jest bardziej sztywniejszy z tyłu. Ten jest bardziej taki jakby materiałowy. Ten jest taki sztywniejszy, naprawdę, że tutaj ściskam. A ten jak sobie ścisnę, to no wygina się, można powiedzieć, nie? A to naprawdę też nie ma różnicy? Sztywny, sztywniejszy jest bardziej, nie? Weź przytrzymaj to. Ty, faktycznie, no. Nie, ten jest sztywniejszy. A ten jest taki, no. Pokaż jeszcze raz. No.
No nie wiem, no może takie wypasowanie. Tu, tutaj masz ten, jeszcze ten, nie podpórka, tylko ten cały korpus jest jeszcze jakoś usztywniony. Tu widać od środku, a tutaj jest cały, jakby z samego materiału tylko. Tu chyba jest złożony jakiś coś. Widać, no są przeszycia jakieś, tak? Tu musisz tam do środka dopiero zobaczyć. Porabię wam zdjęcia, tu wstawię. No, no już porównanie pierwsze. No wykonanie, tu już macie przeszycie i jest jakiś inny, a tu już ledwo co przyszedł i zobaczcie na to, no to nie wiem, tam zdjęcia zrobi później Kuba. No. No, masakry, widzicie to? Już tutaj jest jakby, no nie jest to wykonanie takie solidne, nie? Tu już coś się rozpruwa i tak dalej, a w drugim, co prawda nie używaliśmy tych rzeczy, bo dopiero teraz się sobie skapam, że takie coś jest. A tam z tym drugim, to jest oryginalny, też ma rzepy. Bardziej wystaje. No dobra, no. Zaraz zobaczymy ile centymetrów. Że chcieli tak samo, no bo tu też mamy pokazane, że o, gdzieś znaleźć można. No to, tu ponorkujemy może, czy nie wiem, gdzieś pochodzimy głęboko w wodzie, ale po co? No tu do monetek czy czegoś wystarczy. Ziemia na początku i tak dalej. Naprawdę nie trzeba więcej, wierzcie mi. Tiang Sun TX. Po co tutaj wydawać majątki? Nie ma sensu, on naprawdę się spisuje. To daje radę. Zaraz zobaczymy w ogóle ile centymetrów to będzie zbierało. I ja uważam, że jak ktoś zaczyna i nie wie czy to dla niego czy nie. To takie rozwiązanie to będzie, jest to super. To jest najlepsze rozwiązanie i co zaraz pokażę jest różnica. No jest podpierdulka. To wypadło, ale tu jest ala taka uszczeleczka. Czekaj. I mocowanie tego w ogóle jest na jakiejś tam podkładce. Tu mocowanie mamy tu zamontowane do pinpointera i uszczelka jest tutaj. Jest tu. Widać ją, no. Dociska. Jak dokręcamy to się dociska i się uszczelnia. To może temu też on taki bardziej wodoszczelny. Oj, teraz nie czuć tą uszczelkę i on się dociska, tak? I no, on jest uszczelniony. Jest. A tutaj jest tak, że wypada to no, i a masz... tu trzeba sobie... No w sumie może też i dobre, no możesz sobie ustalić. Jest na dole albo na górze, jak to woli. Ale w sumie chyba z tym nie znalazłem jakiegoś tego... takiego, żeby to było też takie mega potrzebne, nie? No i miarki nie mam, faktycznie. Nie, to jest takie niepotrzebne. Ważne, że ma tego. Wibrację ma. To prawda. Teraz sprawdzimy sobie centymetry, nie? O, co ma tą funkcję, ten garet. Nieużywany. Przypomina wam. Nie używasz mnie, wyłącz mnie. Zaoszczędzisz baterię. Ale dobra, patrzymy teraz. Miarka jest jaka jest. Niestety. Amatorka w pełnym wymiarze, mniej więcej jest 0. Czekaj, jeszcze gdzieś to tam. Nie, są za walkę, bo jakby był za walkę, to by jeszcze miał miecz o coś tak jak mniej więcej w tym hełmie. To jest miecz, który dawali za pomaganie przy pracach jakichś, przy budowach i w ogóle tak odznaczali społeczność, która się angażowała. Ale do sedna, patrzcie na to. Teraz lecimy. Cztery i pół. A weź jeszcze dodaj ten metal do tego, żeby to był wiesz, taki większy metal, wiecie o co chodzi? Coś większego, nie? To przy czymś większym nawet do 6 cm. Przy czymś większym. Sześć centymetrów. A weź jeszcze sprawdzimy, tutaj pinpointera położę sobie tak o. W miarę na zero i zobacz, chodź sprawdzimy stąd, tylko w tą stronę. O, patrzcie, 50 do nas przyszedł. Weź sprawdź, albo w tą stronę też jest git, nie? I czy z boku, wiesz o co chodzi, bo on ma te 360, nie? Wiesz jak to chodzi? Coś chyba to jest takie ściemnione, no bo patrz. Stąd? Wykrywa, no ale nie tak mocno, nie? Może gdzieś do... 3,5 cm, 3,8, coś takiego, nie? O, ty przy większym metalu to nawet do 7 cm ty. Tak bokiem. To jest cienki metal, wiesz o co chodzi? Właśnie.
właśnie, dlatego pokazuję. Całkiem inaczej łapie, jak jest coś cienkiego. Krawędź, a coś dużego. 7 cm. To jest nawet 7. O, to dużo. No, zobaczymy jeszcze ten. Tak dookoła, ile bierze? Jest tak. To jest 360 pokazywali. Mhm, tam, tutaj na opakowaniu nawet mamy. Nie, 5,5, także... Co jest? 5,5. 5,5. 5,5 centymetra. A ty? To jest też ważne. Wow, ale słabo. 2,5 centymetra. Tamtym było 3,5 chyba, czy 3 nawet. 2 centymetry. 2,5, 2 centymetry, nie? Słabiutko. Tamtym miał chyba 3, czy 3,5. Mówię, cienki metal 4 centymetry. A tak cienko. Nie powiedziałem tego w klipie. Pinpointer ma ustawienia. W tym po prostu się włącza. Nie da się przytrzymać nic. Po prostu się włącza i on od razu szuka. W garecie mamy za to ustawienia. Jak go się odpali i przytrzyma się ten przycisk, to dioda zacznie nam tutaj świecić. O, co ma tą funkcję? Ten garet nieużywany. Przypomina wam, nie używasz mnie, wyłącz mnie, zaoszczędzisz baterię. Ale dobra, patrzymy teraz. Miarka jest jaka jest. Niestety. Amatorka pełny wymiarze, mniej więcej jest 0. Ja czekaj, jeszcze gdzieś to ton. Nie jest on za walkę, bo jakby był za walkę, to by jeszcze miał miecz o coś tak jak mniej więcej w tym hełmie. To jest miecz, który dawali za pomaganie przy pracach jakichś, przy budowach i w ogóle tak odznaczali społeczność, która się angażowała. Ale do sedna. Patrzcie na to. Teraz lecimy. Cztery i pół. No, 4,5. A weź cały jeszcze cień. Dodaj ten metal do tego, żeby to był, wiesz, taki większy metal. Wiecie, o co chodzi? Coś większego, nie? To przy czymś większym nawet do 6 cm. Przy czymś większym. Sześć centymetrów. No, 6 cm. A weź jeszcze sprawdzimy, tutaj pinpointera położę sobie tak o, w miarę na zero. I zobacz, choć sprawdzimy stąd, tylko w tą stronę. O, patrzcie, 50 do nas przyszedł. Weź sprawdź, albo w tą stronę też jest git, nie? I czy z boku, wiesz o co chodzi, bo on ma te 360, nie? Wiesz jak to chodzi? Coś chyba to jest takie ściemnione, no bo patrzę. Stąd? Wykrywa, no ale nie tak mocno, nie? Może gdzieś do... 3,5 cm, 3,8, coś takiego, nie? O, ty przy większym metalu to nawet do... 7, od 7 cm ty. Tak bokiem, to jest cały cienki metal, wiesz o co chodzi? No, właśnie, tego pokazuję. Takim inaczej łapie, jak jest... Coś cienkiego. Krawędź, a coś dużego. 7 cm. To jest nawet 7. O, to dużo. No, zobaczymy jeszcze ten. Tak dookoła, ile bierze? Jest tak. To jest 360 pokazywali. Mhm, tam, tutaj na opakowaniu nawet mamy. Nie, 5,5, także... Co jest? 5,5. 5,5. 5,5 centymetra. A ty? To jest też ważne. Wow, ale słabo. 2,5 centymetra. Tamtym było 3,5 chyba, czy 3 nawet. 2 centymetry. 2,5, 2 centymetry, nie? Słabiutko. Tamtym miał chyba 3, czy 3,5. Mówię, cienki metal 4 centymetry. A tak cienko. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Zapomniałem powiedzieć, że teraz testujemy ustawienia gareta. I dogrywam się, żeby to nie było tak, że nagle chodzę i wy nie wiecie o co chodzi. No więc oglądajcie dalej.
Potem mamy słabe, średnie, wysokie. Potem mamy teraz na pipkaniu słabe, na pipkaniu średnie i teraz mamy na pipkaniu wysokie. Przytrzymujemy, wyłączamy i teraz włączamy sobie, nie? I on ma jakby te 6 funkcji, coś takiego, a tamten ma tylko włącz i wyłącz, nie? No i tu masz diodę, zobacz, ubudowaną. Tu ta dioda wystaje. I nie ma właśnie tego, że możesz sobie go zaprogramować, także... Także... No, no czymś musi się różnić, no. Na pewno, nie? Wymagajmy, ale sam fakt, że działa. O, on ma taki... To jest taki... Że tak włączasz i on jakby zaskakiwał, jak go naciśniesz... Siema, to Jakuba z przyszłości i chciałbym wam powiedzieć, że okazało się, że na mojej karcie pamięci nie mam już żadnego miejsca, więc no okazało się, że się nie nagrało. Ale co mój tato chciał powiedzieć, chodziło mu o, że jak się go klika, to on ma takie, że wchodzi na dół ten przycisk i zostaje na dole, nie wychodzi na górę jak w tym garecie, tylko on zostaje i trzeba z dołu go kliknąć, wtedy on do góry. Jakby wychodzi, nie? No to chodziło mojemu tacie. No i w sumie sami widzieliście już testy, kurczę. Ten pinpointer, on jest dobry, nie? Bo kurczę, nie ma co kupywać jakichś drogich pinpointerów od Gareta, ze względu na to, że już lepiej zainwestować sobie te pieniądze w wykrywacz. Bo pinpointer służy tylko po to, że masz kopnąć dziurę, masz sprawdzić, o dobra, w tym kierunku, coraz bliżej i masz, to ma ci po prostu ułatwić znaleźć tą daną rzecz, którą wykopałeś. Więc w to bym raczej nie inwestował. Zainwestowałbym raczej w wykrywacz, żebyście mieli lepszy niż to. Taki naprawdę, taki pinpointer wystarczy, bo no jak mówiłem, macie tylko znaleźć tą gdzieś rzecz, którą wykopaliście i w sumie tyle, nie? To chcieliśmy jeszcze powiedzieć i w sumie za taką cenę, jak jest ten wykrywacz, jest on git. Można mu dać dziecko. Czy można mu dać dziecko? Naprawdę za tą cenę wykrywacz jest fajny. Można by było dać dziecku ten wykrywacz, nie wiem, żeby sobie pochodziło gdzieś po piaskownicy, pod ławkami i żeby miało radość znalezienia, nie wiem, 50 groszy, złotówki, 5 zł i naprawdę one będzie miało fajne. Naprawdę ten wykrywacz jest tani, więc jak się zgubi czy zepsuje, to nie będzie szkoda, a dziecko będzie miało zabawę, czy tam komu to się da. I naprawdę taki pinpointer się służy, naprawdę jest on fajny, testowaliśmy go też, nie ten, ale podobny, inny trochę miał kolor w terenie i naprawdę był git, nie? Więc no ja z tatą byśmy go wam polecali na pierwszy pinpointer, który byście mogli mieć, bo za taką cenę jest on naprawdę fajny. I w sumie tyle chciałbym powiedzieć, żegnam się z wami, pamiętajcie, zostawcie subika, bo już na kanale mamy 233 subskrypcji. Ja nigdy bym nie pomyślał, że tyle subskrypcji będzie, ale dobiliśmy ten próg 200, teraz z tatą lecimy po 1000 subskrypcji. I jakbyście mogli, proszę zostawić to łapka w górę, subskrypcja i lecimy po 1000 subskrypcji, nie? Na 1000 subskrypcji mamy taki specjal, że to jest masakra, nie? Więc ja wam nie przedłużam, miłego wieczoru lub dnia, do zobaczenia, cześć.